Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie przeanalizujemy sobie partię najsilniejszej szachistki na świecie, która jest niestety już nieaktywna szachowo, hou i fan, bo o niej mowa wspaniała Chinka, niesamowity talent szachowy, wielce żałuję, że już nie gra na arenach szachowych, bezkompromisowa zawodniczka grająca bardzo dobrze, radząca sobie z mężczyznami świetnie, moi drodzy Całą partię przeanalizujemy sobie z perspektywy białych. Tutaj przeciwnikiem Howifan jest Dawid Nawara. Sympatyczny Czech z bardzo dobrym rankingiem. Arcymistrz około 2700 w tym momencie, aczkolwiek w 16 roku 2730. Moi drodzy, przejdźmy od razu do rzeczy. 4 rozpoczęła tutaj Chinka. C6 zagrał Dawid Nawara, czyli już pewnie domyślacie się, że obrona Karo Kan. Tutaj nastąpi tak, też się dzieje. D4 D5 i E5 przepychamy pionka, co to znaczy w partii tak poszło. Oczywiście są też opcje, takie, że można wybić tutaj pionka na D5, pionek wybije na D5, to jest zupełnie inny wariant. Często spotykamy również zagranie skoczek na C3 żeby tego pionka obronić lub też skoczek D2, to się wiąże z tym samym, jeżeli pionek wybija, to skoczek wybija czy z tego miejsca, czy z tego, bez różnicy. No to jest po prostu inny wariant. Tutaj białe wybierają po prostu tu za zamknięty wariant E5, Goniec zagrywa na F5. Właśnie w obronie Karukan bardzo ważną i istotną rzeczą jest to, żeby tego Gońca wyprowadzić, żeby nie mieć z nim problemów, bo powiedzmy byśmy zagrali tutaj posunięcie E6, no to, to już zauważymy, że mogłaby być podobna struktura do obrony francuskiej z tempami mniej, więc trzeba grać Gońcem na F5 normalna sprawa. Skoczek na F3 Zwyczajna rzecz, wyprowadzamy figury E6, właśnie w tej kolejności czarne tutaj sobie bardzo dobrze te figury wyprowadzają, i koniec E2. Naturalna rzecz, zobaczcie: skoczek wychodzi, goniec wychodzi, i w następnym ruchu po prostu robimy roszadę. Normalna sprawa: skoczek D7, roszada ze strony białych, goniec G6. Możemy pomyśleć, że to jest strata tempa, że drugi raz ruszamy figurę, figurą w debiucie, lecz nie jest to strata tempa. W ten sposób się gra i. Tutaj to pole zwalniamy przede wszystkim dla skoczka, na przykład z E7 lub e, znaczy skoczka, który przejdzie przez E7 i wskoczy na F5, można też przez H6 próbować zapewne, no ale to, to jak ktoś gra obronę kar Karokan, no to myślę, że. Tutaj troszeczkę jest obeznane w tych pozycjach. Skoczek z B na D2, normalna, e, normalne wyprowadzenie figur. I skoczek haszyć właśnie korzysta skoczek teraz z, te, z tej okazji, że goniec jest zasłonięty, nie może zbić. Aczkolwiek ja z tym biciem bym się tak mocno nie śpieszył tutaj białymi, mimo wszystko, ale bicia nie ma. Jedziemy dalej, skoczek na B3. No właśnie, zauważcie, że ten skoczek nie wyszedł naturalnie na C3, tylko sobie fajnie przemanewrował. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim. Bronimy mocniej pionka D4, ale też troszeczkę przeszkadzamy w zagraniu C5. To znaczy, tak, C5 i tak można zagrać, bo tutaj skoczek broni C5 i goniec na C5. A jak wiadomo, czarne no, dobrze byłoby, żeby powalczyły o centrum. Głównie gra w szachy opiera się na tym, żeby walczyć o centrum. No ale tutaj troszeczkę przeszkadzamy. Na przykład po takim zagraniu C5 można, można białymi odpowiedzieć, załóżmy C4 i mocno w centrum tutaj bić tymi pionami i walczyć. Gdy mamy już roszadę, możemy spokojnie sobie tutaj zagrywać. Czarne z kolei muszą się martwić, żeby tę roszadę jeszcze wykonać i schować króla. Mówiąc krótko, zakończyć rozwój. Moi drodzy, skoczek F5 zostało zagrane przez Dawida Nawarę i kulturalne posunięcie goniec D2. Tak yy, patrz na tę pozycję i widzę, że te figury wychodzą w taki prosty sposób i słuchajcie, faktycznie tak jest białymi. Faktycznie białymi tutaj normalnie się wyprowadzamy, jesteśmy z tej pozycji myślę, że zadowoleni, jak ktoś gra E4 i na karokana odpowiada właśnie taki system. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, to jest do, dosyć też popularne, moi drodzy. Wśród arcymistrzów z tego co zauważyłem. Goniec zagrał na E7, no i w tym momencie już Chinka zaczyna tutaj pewną szarżę. Jest na to już czas, gdyż zauważcie, że cztery figury są już wyprowadzone. U przeciwnika wprawdzie jest zrobione też to samo, cztery figury w grze, ale plus jest taki, że białe już mają roszadę, a czarne jeszcze tej roszady nie zrobiły niestety. No i dobra, G4. G4 jest to ruch, no taki odważny bym powiedział, ale w zamkniętej pozycji w obronie korokan, przepraszam, można decydować się na takie posunięcie. O co chodzi? No tak, jeżeli skoczek ucieknie, sobie na H6 z powrotem, to myślę, że takim ruchem H3 tego skoczka zatrzymujemy, i on e, mógłby być tu nieźle sparaliżowany. E, skoczek zagrywa na H4. Normalna, zrozumiała sprawa. Chcemy wymienić za F3. Co robi Chinka? No, wymienia. Wymienia normalnie, goniec wymienia na H4. I wydawałoby się, że tutaj czarne y, już nie mają problemów, ale to nie jest takie proste, moi drodzy. Zobaczcie. F4. Te pionki odsłoniły bardzo mocno króla, ale to nieistotne, nie boimy się tego, bo ja tak zauważyłem, że wśród osób, które zaczynają grać w szachy lub mają jakieś tam niewielkie już doświadczenie, ale jednak mają. Boją się często odkrywać króla. No nie gram pionkami, bo tutaj króla mam odkrytego i mi się to nie podoba, boję się i tak dalej. No właśnie, dzięki analizom partii, moi drodzy, mamy szansę się przełamać i grać w szachy bardziej odważnie, nie bać się przede wszystkim, staramy się grozić przeciwnikowi, trzymać pod kontrolą przede wszystkim nasze, naszą armię, znaczy starać się grać lekko asekuracyjnie, znaczy panować nad sytuacją generalnie i zauważmy, chodzi mi o to, że tego króla, nie ma co na razie zaatakować, więc nie boimy się ruszać pionami. Podsumowując, ze strony czarnych teraz trzeba podjąć jakieś konkretne działania, gdyż grozi bardzo niebezpieczne zagranie f5 ze zdobyciem figury, gdyż wyobraźmy sobie po f5 bicie na f5, bicie pionkiem, no i goniec jak odejdzie na h5 zostanie zbity, generalnie goniec ginie, więc trzeba zareagować. F5 zagrywają tutaj yy, czarne, no dobra. Myślę, że ruch dobry i jedyny. Teraz kilka odpowiedzi. Moi drodzy, jeżeli zbijemy na F5, to stoimy białymi po prostu źle. Goniec odbija. I te pionki niby są bardzo wysunięte, ale są przyblokowane, a figury są swobodne. Przede wszystkim goniec jest swobodny. Tu jeszcze można przygwoździć to G6 i w ogóle czarne stoją strategicznie bardzo bezpiecznie, więc wybić absolutnie nie możemy. Możemy też spróbować zbić w przelocie pionka. Tylko że to bicie w przelocie nie daje białym za dużo pola do popisu, gdyż na przykład Hetman wybija. Tu też się nic nie dzieje. Te pionki nie są absolutnie groźne w tym wypadku. Nawet jak pójdzie ruch G5, tego gońca nie jesteśmy w stanie złapać. Zawsze przełom H6 istnieje, i po wybiciu ta wieża broni. Możemy też próbować czarnymi zrobić długą roszadę w ten sposób. Więc tutaj, tutaj białe przede wszystkim nie tracą centrum, tylko moi drodzy atakują dalej. Zobaczcie, atak na jednym skrzydle, atak na drugim skrzydle. Czyż to nie pięknie wygląda? Te pionki są dosyć fajnie podgryzane. Wygląda to dobrze, ale to też jest dobra sytuacja i e, bardzo fajnie te gońce też z daleka tak nieco pomagają tym pionom. To mi się bardzo podoba i e, no myślę, że przyjemnie się gra tu białymi. No ale cóż, pozycja jest dalej normalna i to nie jest tak, że czarne mają tutaj jakąś, jakąś tragedię w debiucie. Absolutnie nie. E, moi drodzy, tutaj po tym posunięciu nastąpiło a5. Pionek y, pragnie zaatakować skoczka, lecz często po takich odpowiedziach pionem bandowym y, odpowiadamy prawdopodobnie tym samym pionkiem, żeby tutaj przyblokować te pionki. I teraz, znaczy, przyblokować czarnego pionka, o, oczywiście, w tym momencie czarne wykonały roszadę. No, nareszcie, lepiej późno niż wcale, I moi drodzy, trzeba podjąć jakieś działania. Właśnie w szachach myślę, że bardzo trudną sprawą, tak jak słyszę od osób, jest gra środkowa. No, wyprowadzę sobie figury, w, w, zrobię sobie debiut, fajnie wszystko wygląda, ale co grać dalej? No, to właśnie jest nauka, moi drodzy, i analiza partii nam to uświadamia, i em, poznajemy wiele motywów. I to jest ważne. Więc zachęcam serdecznie do dalszej analizy. G5 nastąpiło. Zobaczcie, zamknęliśmy gońca, ale Chinka nie ma na celu tutaj zdobycia tego gońca. To znaczy tak, na pewno by chciała. Bo na przykład można zagrać wieża C1, wieża C3, wieża H3 i tego gońca zdobywamy. Tylko to są trzy ruchy, trochę długo. Tutaj czarne bez problemu tym końcem uciekają, grając H6. No i teraz pytanie, czy zostawić tego pionka na G5, czy wybić? Otóż żebyśmy, jeśli byśmy chcieli go zostawić No to jakiś Hetman C1 Nie za bardzo mi się to podoba Wprawdzie tutaj bronimy, ale po biciu, biciu Jakiś F4 wchodzi, ten goniec się rozgrywa No chyba, chyba w ten sposób Białe nie chcą ugrać więc białe wybijają Zwyczajnie na H6, bicie na H6 Król H1 Zejście królem, wprowadzenie tutaj baterii Do ataku, to jest prosta, prosta myślę Że recepta na grę w tej sytuacji Gdy jest wolna linia, król zagrywa Na H7 i moi drodzy Tutaj Chinka, no demoluje na D5 oczywiście. Bicie tym pionem raczej nie wchodzi w grę. Ten wolniaczek fajny taki zostaje. Co nie znaczy, że od razu tym pionem musimy iść do przodu, a, ale wygląda to dobrze. Po prostu jest to dobre. Dlatego też bicie na C6 z C, z C na D5 nastąpiło. Moi drodzy, co grać dalej? Nie ma jakichś tutaj powiedzmy firewerek i wszystko wygląda solidnie u białych, te piony są bardziej wysunięte, to jest więcej przestrzeni, tutaj białe mają, to jest na pewno na plus wieża C1, zajmujemy wolną linię, grajmy prosto w szachy moi drodzy, Chinka tu gra proste szachy przede wszystkim, też mi się wydaje, że ona gra bez presji, bo jej przeciwnik ma wyższy ranking no ale myślę, że różnica między arcymistrzami około 70 punktów powiedzmy 50 punktów nie ma ogromnego znaczenia i tutaj gramy jak równy z równym, więc no, ale zawsze miło jest nie przegrać z zawodnikiem wyżej notowanym rankingowo. To na plus dla Chinki, jeśli chodzi o psychologię, pewnie w tej partii. B6 ze strony Dawida Nawary, moi drodzy, i wieża C6. Wieża atakuje Piona na E6. Dlaczego wieża ma sobie nie wejść tak ładnie i zaatakować? Gdyż może. Zobaczmy, że po Hetman E7, na przykład, jakby nastąpiło, to Hetman zagrywa na C2, i tutaj wolna linia jest opanowana przez białe. Duży plus białe mają w ten sposób, duży plus i gra się bardzo łatwo. Zauważmy też, że goniec na H5 nie może się rozegrać, tu jest pilnowane. Chodzi o to, żeby spróbować czarnymi coś zagrać na skrzydle. To nie jest proste. Niestety to nie jest proste. Tutaj grozimy na przykład wieża C7, Hetman C6 grozimy lub goniec na B5. Jeżeli wieża będzie na C7, będziemy atakować skoczka. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Na co się, de na co się decydują teraz czarne w tej sytuacji? No właśnie, czarne decydują oddać tego piona. Zagrywają wieża C8. Chinka bierze pionka. No, i teraz się zastanawiamy, no ale zaraz. Czarno oddały tak zwyczajnie pionka, i e, przewaga jest po stronie białych. Otóż moi drodzy, tak, jest przewaga po stronie białych, bo wzięły piona, ale ta wieża ma kłopoty. Goniec F7, zauważmy, a tak na wieżę, wieża D6, goniec E7. Wieża nie ma ucieczki. E, no ale pewnie się domyślacie, że Hou zagrała to świadomie. Oczywiście, że świadomie. To jest dobra ocena pozycji. Tutaj dynamika i zdobycie piona osłabiło punkt F5. Dlatego też zostało zagrane teraz goniec na D3 z atakiem na pionka. Przypuszczam, że tutaj Chinka jest bardzo zadowolona i ma ku temu powody. Moi drodzy, nastąpiło bicie wieży. Hmm. Odbijamy gońca. Nie, 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 nic z tych rzeczy. E, musimy zapamiętać, że w szachach są również ruchy wtrącone i szczególnie ruchy wtrącone są bardzo silne. Bicie na F5 nastąpiło z szachem. E, I teraz tak król odszedł na H8, ale szybko sobie zobaczmy, jakby się goniec zasłonił. Otóż bijemy wtedy gońca absolutnie szybko i zagrywamy F5, bardzo silne posunięcie. Yy, moi drodzy, jeżeli tutaj wieża by na przykład zbiła na F5, mamy hetman G4, zauważcie, pole G5 jest bronione ładnie przez gońca, nie można się z hetmanem zasłonić, jedyna opcja to wieża G5. Czy bierzemy wieżę? Absolutnie nie. Nie ma takiej potrzeby. Hetman E6, jeżeli król H7, no to tam dajemy mata w kilku posunięciach, ja tego nawet nie będę przestawiał, tu nawet w momencie można kopnąć, można tutaj zbić. No, jest miazga, jest totalna miazga. Figury się dobrały do króla, koniec partii. Um, tutaj po F5, jeżeli król zagrałby na H7, to zagrywamy sobie Hetman H5. Koniec partii również jest tutaj bardzo bliski. Na H6 grozi bicie, wieża wchodzi na G1. Tam matujemy praktycznie. Albo duże straty materialne muszą ponieść czarne, żeby się bronić. Powiedzmy, wieża F6, ale tego nie chcemy czarnymi. Chociaż nie ma pewnie wyjścia. Moi drodzy, no ale to grają arcymistrzowie. Wiedzą oni o tym, że e, tak nie można grać. To się łatwo liczy. Dosyć łatwo, myślę. Król H8. Król H8 zostało zagrane i Hetman zagrał na G4. No właśnie. Zauważcie, że białe nie biją w ogóle gońca. Kolejne wtrącone posunięcie. E, dwa, trzy wtrącone posunięcia i może być pozamiatane na szachownicy. To jest e, dobra gra. To jest bardzo aktywna gra i... E, Niewygodnie grać z takim zawodnikiem, który takie posunięcia widzi. Uczmy się, moi drodzy, tego, to będziemy grać lepiej. E, serio, e, wtrącone ruchy są niezwykle silne. Wieża zagrywa na C7 zobaczcie, jaki tutaj myk się pojawił. Pionek może zbić na D6 z tempem, atakując wieżę. Nie ma wyjścia, bo tutaj po prostu wisi skoczek. Wieża C7. Co zagrała Chinka? Nie, ona w ogóle nie zbiła na D6. Zagrała kolejne wtrącone posunięcie. Jakie? Hetman H3 i trudne i łatwe. Grozi zwykłe bicie na H6 mat na H7 w dwóch posunięciach. H6 na H7. Więc tu nie musimy zbijać jeszcze gońca. No i w, te, w tym momencie nastąpiło H5, trzeba bronić. No i dopiero teraz. Spokojne odbicie figury, mimo że nadal białe mają jakość mniej. Wieża na A7 się poruszyła i koniec na E6. Zauważcie, jak sprytnie gra tutaj Chinka. Co by było po biciu? Nie można zbić gońca. Co jest po biciu gońca? Szukamy odpowiedzi, moi drodzy. Bardzo łatwe zagranie. Hetman, Happy, Trzach. Król G7, dajemy szacha wieżą. To jest koniec partii. Tu jeszcze można prze, przedłużyć mata, gdyż można się zasłonić tymi figurami. Ale koniec końców, król stanie na F6 i na G6 jest mat. To by było piękne, no ale czarne wiedzą, że jest mat, więc zagrywają skoczek na F6 z obroną na H5. I F5, moi drodzy, wspomożenie tutaj gońca, otworzenie gońca po tej stronie. Wygląda to niezwykle dobrze. Bardzo dobrze. Bez jakości, czarne tutaj, białe tutaj atakują, ale Hetman odbija piona i co dalej? Otóż. Goniec F4. Figury wchodzą dalej na E5, goniec wchodzi bardzo szybko. Hetman D8, goniec E5. Wiążemy króla bardzo mocno. Tutaj jest ciężka sprawa. Ciężka sprawa u czarnych, ciężko się bardzo bronić. Goniec zagrywa na G8. No posunięcie takie, które jeszcze daje tutaj opcję dla wieży na H7, żeby się zasłonić. Tak też się dzieje. Zobaczcie, Hetman H7. Zbijamy bez, bezprawnie tutaj piona. Skoczek nie może wybić. Widzimy związanie. Jest dobrze. Ale jest wieża H7, i teraz można e, troszeczkę powiedzmy, może nie spanikować białymi, ale e, no biały tutaj mata nie da. To jest jasne, i ma jakość mniej. To też jest e, jasne. Jak grać dalej? Trzeba tworzyć kolejne groźby. No, odchodzimy Hetmanem z groźbą. E, przede wszystkim tutaj naciskamy na F6 bardzo mocno. Jeżeli goniec tutaj na E6 wybija. W ten sposób to pionkiem wybijamy, i wieża włącza się tutaj do akcji, atakując skoczka, i to już jest nieuniknione. Byłoby nieuniknione. Hetman zagrywa na E7. No i moi drodzy, teraz tak: Biały stoi maksymalnie pozytywnie, że tak się wyrażę maksymalnie dobrze. Co zrobić dalej? Gdy nie mamy opcji przełomu, pewnie niektórzy z nas by już tutaj zbili coś na G8. Nie. Pamiętajmy, że groźby są silniejsze niż jej wykonanie. To jest złoty cytat w szachach. To są groźby, to są związania, to są tutaj takie groźby wybicia pionkiem na E6. Trzymajmy te groźby. No i trzeba jakoś zagrać. W takich sytuacjach staramy się zauważyć, która figura nasza jest najsłabsza w danym momencie. Oczywiście widzicie, że skoczek jest wyłączony z gry, a więc skoczka trzeba do tej gry jak najszybciej włączyć. Tylko gdzie i jak. Moi drodzy, Skoczek zagrywa na C1. Niewyobrażalna rzecz może dla niektórych, gdyż skoczek wraca do swojego obozu i my go włączamy do gry w ten sposób. Owszem, skoczek manewruje potem. Manewruje i ma chęć zagrania na G6. Prosty plan, daleki, ale jednak chyba skuteczny. Hetman na G7. No tutaj czarne od razu e, wychwytują okazję do wymiany Hetmanów. No i teraz pytanie jest takie: czy wymieniamy Hetmany, gdy atakujemy, czy tego nie robimy? Odpowiedź jest e, w zasadzie jedna. Nie wymieniamy hetmanów, gdy atakujemy, ale zagranie na F4 hetmanem byłoby jak najbardziej dobre, ale w tym wypadku można wymienić. Są wyjątki od regu, moi drodzy. To jest kwestia tylko konkretnego przeliczenia. Tutaj wieża wybiła, zauważcie, związanie jest cały czas. Cały czas grozi, jeżeli będzie bicie, to wybijamy tu i są problemy na F6, a skoczek już wchodzi do gry. W tym momencie skoczek zagrywa już na D3, jest bardzo blisko i wieża na G4. I skoczek na F4 szybciutko sobie idzie. Moi drodzy, jeżeli teraz na przykład by było bicie na E6, zauważcie, że tutaj skoczek przesłania wieżę i nie atakuje już na F6, to mamy bicie po prostu na E6 pionkiem. Dalej zostaje związanie, pionek idzie do góry. Powiedzmy król G8, E7, wieża musi tak zagrać. No i e, skoczek H5 zdobywamy ewentualnie. Ewentualnie jeszcze w tej, tej sytuacji można zagrać królem na G8. Gramy e7, wieża e8, bijemy. Dwie figury za wieżę, pion wolny. Totalnie wygrana pozycja. Tak nie było oczywiście. Po tym posunięciu król zagrał na h7. I h3. Spokojne h3, odpędzenie wieży. Wieża za dużego tutaj też wyboru nie ma. Tu groziły widły przede wszystkim. Wieża zagrywa na g3. Skoczek zagrywa na g6. Odpędzamy wieżę, chcemy zbić skoczka. Prosta sprawa. No ale czarne się pokusiło o zbicie pionka z szachem. Niby ruch wtrącony. Ale po zagraniu królem na G2 czarne złożyły broń. I słusznie, bo pozycja jest totalnie przegrana. Atakujemy tutaj, atakujemy tutaj. Straty materialne ponoszą ym, czarne. A jeżeli na przykład goniec by wybił na E6, to bijemy tutaj z szachem, odbijamy skoczkiem. Kolejne straty materialne. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za uwagę. Analizujmy partię. Gratulujemy fan. Szkoda, że już nie gra w szachy na arenach międzynarodowych. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.